Witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Kacper. Witam wszystkich, jestem ja. Tam jest, o, w żołnierze, pokaż się. O, tu jest, a tu jest jeszcze Patryk, o. Robi przysiad na żmijkę. To chyba ty. By się przywitał chociaż. Mówiłem. Aha, to chuj. Dobra, dzisiaj akcja żniwa na mapie Ravenport, czyli tej zagranicznej USA-ańskiej takiej, o. Tak, ja jadę Rosem, Maszem, RSM-em, czy jakoś tak. Patryk, Fendt, Ideal. A Kasper, John Deere jakiś tam. Jakiś John Deere, taki duży. Taki O jedny! Na bliźniakach, o. Tam na słomę na pewno. Case Puma. Tak. Do odwożenia. Fendt 1000 i tam jeszcze jakaś zagramaniczna ino ciężarówka jest. Wyłącznie Lizard. Są. O, Lizard, exactly. O. Tylko że tu ten w Realu to się inaczej nazywa, bo Lizard to ten marka giancowska je. Ładnie. Maśniutki. Tak, to fajna, ja nie mogę. No, kurde, tak wiele na trzy kombajny, tak w Realu to też rzadko spotykamy. Na YouTube. W sumie to tam, wy tam to takie sprzęty już widzieliście, że trzy na raz jeżdżą. Nie, no, nie wiem. Dwa to tak, nie? Z Rollbudu chyba, nie. Z Rollbudu jeden a, był, czy a. dwa kombajny? Dwa. A. No, to wy już nie chcę widzieli. Spoilerować nic, ale chyba jeszcze jeden kupili, ale nie wiadomo. A to mi coś ten gadał, Patryk. Ty, ten kombajn. Ten kombajn to jest jakiś, kurde, upośledzony. Ludzie koła się ścigają, jakby normalnie na Syberii gdzieś muciły, no w śniegu. Boże, te kółka od headeru trą o ziemię. Te od wózka. Załóż. No są złożone. Ale trą. No trą o ziemię, zaraz upierdzieli mnie, nie? Ale bekowo. Kosimy na odcinku. Ty, ale dziwne, że wtedy jak kiszonkę robiliśmy, to w nawiasie jeden jednemu dało, a teraz żadnemu nie dało. Bo to co, farming. To jest farming, tego nie zrozumiesz. Ogólnie to patrzę, wyjedziecie z kabiny czy z zewnątrz? Z zewnątrz teraz. Kurde, ja tu z kabiny to tak ciężko jest ogarnąć. Dobra, teraz z zewnątrz trochę pojeżdżę. A z drona patrzę. Trzeba stać jak w bizonie. Co? Tak. No stojąc. Chyba statek w bizonie. No bo ten, a nie, barierki się nie trzyma. Kasper, weź stój, Kasper, stój. Bo ja co kiedyś taty, jakbyśmy mieli taki duży kombajn, to ty by stał, ty by siedział. Ty, ale bizony to były dobre kombajny, kurde. Ja pamiętam, ej, mogę się tak tu, Kasperku, tobie wrąbać trochę? O, no, jak najbardziej. Kalkulator, dobra. Aha, no, dobra, nie ma. Ty, a gdzie ty masz, kurde, rozdzielacz łanu? Ja? No, ja mam. Ruskie wymyślił. Kasper też ma. Tak? A ruskie wymyślił. Nie, on ma takie właśnie te końcówki żółte, widzisz? Też takie... to mam. Masz? No takie ciurawale mam, krótkie trochę. Aha, dziwne. Może ja tu krzywo jadę. Nie, jak widzę na metr, nie na metr. W środku. Ale patrz w ruskim jakie ja mam, kurde, rozdzielacze. Jak w forszycie takie są w tym dużym forszycie. No, no, no. Co był do ten. Do no mów. Do 17 w tym takim dużym, o. Dobra, i ty, chudy, musiałem wyłączyć, wyskoczyłem z kombajnu, aż wracam. Już wiem, co ty robisz, jak wychodzisz z kombajnu. No bo ten, ostatnio ten, chyba ten też tobie sypałem wtedy, nie? Ale ten, bo żeby chudy włożyć. No ogólnie plan był w trzech, miał być plan, żeby dwóch muciło, jeden odwoził, ale Patryk wpadł na pomysł, że będziemy w trzech mucić i najwyżej tam ten, potem jeden będzie dopiero odwoził. Jeszcze miał być Miki, tak, ale... Tak. Miki to normalnie kujon się zrobił w tym marszewie i się uczy non stop i dzisiaj mu się tam już nie chciało w ogóle nic zrobić i mówię dobra to nagramy i on mówi, że jutro się coś nagra, ja mówię dobra to jutro coś też nagram. Patrz ta jaki pociąg ładnie jedzie, o. Aż te zdjęcie zrobię. So, pewnie chłopacy wy takie troszeczkę ścinki macie jak zdjęcie robię. Pa, trąbi. Troszeczkę. Ale dają. Normalnie. Każda maszyna ma jeden z wiktor mówienia. O kurwa. Trochę za późno, żeby... Proszę. Ej, ogólnie tak pełne macie zbiorniki? Chyba tak mam 3/4 może. Pełne prawie. Połowę mam. Połowę? Ty, to teraz ja... ton. To ja se Kacper... Takie 3/4. Ja se Kacper ten... powiedz mi... A Patryk, to co najlepsze, że ty po największej, tak że tak powiem, ten... Długości Michał, stój, robisz. Michał, stój. Ja już cofam i ten. Ja na razie swój kombajn odstawiam i ten, i oj sorry Kasper, stykliśmy się końcówkami.
I ten, i ja odstawiam. Ja na razie odstawiam i lecę po pumę. Po pumę lecę z tym, z przeładowczym. O, zestawy pokaż jakie są. No, tam jest fendzik z krampem, a tu jest puma 240 CVX z przyczepą Kienze 851, a tutaj ciężarówka jakaś amerykańska z przyczepą krampa. Też krampa, zaufanie do marki. Biegu, nie? Ja tak teraz myślę, nie? Że mogę jechać ten, tak jakby od tamtej strony, nie? Ale w sumie na jedno. Tam masz bliżej chyba, za późno. No, ale na jedno wyjdzie. Nie, bo myślałem, że tak szybko wam nie pójdzie, ale nie, no to pole takie, kurde, jedno z większych w sumie na tej mapie, nie? No, drugie, nie, trzecie największe jakoś tak będzie. On Kaftor już stoi. A Patryk ci. Teraz poczekam. Patryk poczek. Kulturka, widzicie? To. Kulturalnie. Na odcinku kulturka. No, a poza to. Dobra, chyba Kasper, pojedziemy w biegu, nie? Zasypniemy. Halo, czekaj, no. Muszę nastawić. Jakby słoma była, to by było łatwiej. Dobra, Patryk, możesz jechać. Nie. To nieźle. Ty, ale blisko kombajnu się muszę trzymać. W sumie jak przy ten. Nie wiem, czy to tak blisko kombajnu się zawsze trzeba trzymać. Kurde, czasem muszę przyspieszać, aż my tu na zakręcie, kurde, tą rurą wyprzedasz trochę. Ło! Stój. No jest. Dobra, czekaj, ale fajna rura. Jadę tam do niego. Bo on tam ma chyba więcej. Ale żniwa, ja nie mam. Ja mam 16 ton. Ile masz? 16 ton miałem. Ła. To ja też tyle mam. Znaczy mam 17 już. Patryk, ty masz większy zbiornik. Ej ty, Patryk, ja jadę 10 na godzinę, a ty mnie trochę wyprzedzasz tak delikatnie, nie? Jest tak dziwnie, nie wiem. Tak jakoś nieproporcjonalnie. Ty, ale fajną wziąłem tą przeładowczą, bo kurde, taka akurat, że ten, że na raz mieści wszystkich was, nie? Tak jakby. Znaczy obydwa kombajny, nie? Dobra. Jadę sypać, bo i tak mi brakuje tylko 800 kilo, więc... Jadę. No dobra. Ja se pojadę cego. Fajnie nakręcę, jak nagrywaliśmy, tak patrz, tak to... Tak bokiem? No to wy się tam wróćcie i akurat ten, tam ktoś na Rosselmasza wsiądzie, a ja se wsiądę na ten, na tego, na jakiś kombajn. Zależy, kto się ze mną będzie chciał podzielić kombajnem. Który? Zobaczymy. Który chętny? Ja mogę. Ja mogę, dobra, to git. Już teraz, czy kiedy? Nie mogę. No zara, tylko ten wysypię. Uj, czekajcie, bo fenda się wpierdzieliłem. Ten wysypię i można lecieć, nie? Aha, bo wy tędy pojechać się, dobra, to siul. Ty, ale szybko. A jak mieliśmy? Nie, bo myślałem, że wy pojedziecie tam z powrotem tak jakby, nie? Bo... A to czekajcie, to ja jeszcze raz od was se odbiorę w sumie. Tylko nawrócicie tak, znaczy się jak pojedziecie w tamtą stronę, to jeszcze raz od was odbiorę i będzie git. Weź, poczekaj chwilę, żeby tam się zmieścił Kasper. Dobra. Ale fajnie, ogólnie mi się te obciążniki na kołach mi się zaczęły podobać w 19. A patrz tam, Michał, patrz tam. Dobra. Kasper, weź stój, Kasper, stój. Pa, co będzie robił? Patrz ta. Ej, to gdzieś na filmie widziałem u kogoś. Może u was. Patrzę torek zielony. No możliwe. Ten. Właśnie, do chłopaków na kanał, możecie wejść, link w komentarzu. No, tam u nich gier nie zobaczycie, ale zobaczycie z reala. O, najlepsze filmy w okolicy. O Boże! Najlepsze filmy w okolicy. No w sumie, jest jeszcze taki Patryk. Dobra, stoimy i jeszcze raz, cyk, pod John Deere'ka. Ja może przestanę trochę. Co przestaniesz? Że? Dawaj. Kurzy. Dawaj, to nie bizon, nie dostaniesz nożem w mordę. Ze sieczkarni. Tak, jest to lodziarnią. Szybciej z tą koszeniem. Ty, Kacprze. Wiem, o co chodzi. Nie. Możecie ludzie pisać,
co tam u was w komentarzu? Jak tam w szkole, o? Stara bieda. Stara bieda. Wrażenia. Jak tam wrażenia seksualne? Dobra. Czekajcie. Ile no to kurde minut mamy? Bo kurde, leci, nie? To pole leci? Ue, 10 minut dopiero. To ja sobie jeszcze pokoszę każdym kombajnem pod 10 minut. Tak, zatrzymajcie się, cześć na razie. A do zwiastunu będzie. Zwiastun na pewno. Ty, ale sypię to zboże. A ty masz ile zbiorników? Mi się wydaje, że to tobie... Ej, stój. Dobra, właśnie, ja... bo nic nie mam. Pa. O Jezu, milimetry. Tate, to były sekundy. Albo chuj, tą pumę tu zostawię. Ja bym był wdzięczny, jakby któryś z chłopców mi dał kombajn. Tomasz, będę. O, Patryczku. O, i git, kurde, takim to ja mogę jeździć, a nie tam jakimś ruskim szajsem. Rosyjskim. O, nie. Ruskim tam, tych jedno. Ty, w którą stronę będziemy teraz jeździć? Halo, panowie kombajniści, w tą czy w tamtą? Papa, Patryk tam poszedł pumą na pełnej. Ej, szkoda, że nie wziąłem ten. Trzech tak jakby przyczep, że ten. Przyczep do, powiedzcie mi, normalnych przyczep, to, czy tam naczep, nie? I by się wtedy w trzech pojechał. Teraz tak myślę, że to fajnie by wyglądało, jakby się takim konwojem pojechał. Normalnie jak w Eurotrucku, ej. Eurotruck, tylko że na amerykańskiej mapie, czyli American Truck. O, kurwa. Ale nie no, kombajny. Fajna akcja ogólnie. Więc łapaczka w górę. A nie, powiem, że nie. No, chłopakom też się podobało. Na początku. To nie wątpię. Podobało, podoba, nie wiem. Tutaj chyba Kasper mówił, o kurde, ale fajnie. 10 na 10. 10 na 10. Widzicie, jak on mówi, że 10 na 10, to znaczy, że komentarz, łapka w górę i subik musi być zostawiony. Wiadomka. Niki. Dobra, ej, Patryk, ogólnie to jak chcesz, to możesz se na Rosselmasza wsiąść, bo my tu jesteśmy koło Rosselmasza, więc... Oj, nie ma. Już. Fajny kombajn, zobacz, taki biało-czerwony. Taki patriotyczny, można powiedzieć. O, pomocnik lew tam na pełnej. I w którą my teraz jedziemy? W kółko jedziemy, czy raz przed... A, w kółko tam. Ebie! Papa, pa. Papa, co robi tym małym Gundwem? No, byle być pierwszy, nie? Zbierasz. No, jeden. Boże, on tam będzie musiał, będzie nas spowalniał, bo tam mucarnia nie będzie nadążała mucić mu tam. Czy jakoś tak. Ty, ale ogólnie bekowo ten fen wygląda, bo on ma ten... I taśmociąg ma w headerze, nie? Akurat patrzałem na ciebie, Kasper, nie? On ma i taśmociąg... Nie, naprawdę. No, on ma i taśmociąg i ślimaka, nie? Ma. Jej, ścieżka się popsuła. O Boże. O Boże, no, noże wyleciały wszystkie. Nie, może to skończyć. Weź. O, cicho. O. Dobra, działa. Działa i ty działasz. Patrz tam. Mogę opanować kombajnie. Widzicie, niby tyle elektryki, ale Patryk opanował mimo wszystko. Elektryki, elektroniki. Stuknął mostkę i wszystko działa. No, pałką teleskopową tam przez okno. O Boże! Pełny? Dobra, to czekaj, to ja se tak, o kurwa. Zjedziemy se tak, o, prestiżowo. Łe, żebym jeszcze mijaka zrobił. A tam, tyle hektarów, to tam. Straty akceptowalne, tak zwane. Patryk też pełny. No to Patryk, zapinaj po pumę. Ale wpierw nas wysyp. No wiem, no. Dobra, czekaj, rurę otworzę, żeby kombajnu nie przewróciło. Papa, druga, ja nie mogę. Dobra, i jazda teraz, cyk. Lagi. Nie chwal, że masz kierownicę, no. Normalnie. Patryk, specjalnie czułeś mikrofonu przed odcinkiem zwiększył, żeby było słychać, że ma kierownicę znowu. Tak. No. Jeszcze raz. Jak najbardziej. Patrz tam. Może. Widzicie, to jest fenda, to jest najbardziej. Case. To jest Fenda, to jest Case i Case nie może dogonić Fenda. Czemu wyszedłeś? No bo ten, bo o, chciałem kliknąć, nie? Żeby hudy sobie wyłączyć. Bo komendą tak jest, nie? I ten. No patrzcie, Patryk nie nadąża. O matko, bosko, sypie się z rury. Ja pierdolę. No i chuj, kto to będzie zbierał?
Kto kierowcą, kurwa? Posipę. Jest! Ślad. Straty akceptowalne. No właśnie, nie? Trzeba jakieś kury tu wpuścić. Dobra, koniec. Pusto. Jać pierwszy? Mogę, nie? No pewnie, że nie. Nie no, jak chcesz. Dzięki. Spoko, bierz do ręki. Patrz tak, pochyl. Teraz się popatrzymy na ładną dupcie John Deere'a. Nie no, w sumie tego mniejszego, tego mniejszego trochę lepsza. Ale Fenda i tak najlepsza chyba z kombajnów. Bo te New Hollandy to te stare CX-y miały fajne, a ten CR-ka to taką ma chujową. Te kurde. Kła, taka fajna. Jak nie powiem kto. Wiem kto. Ale ogólnie nie, to ty ten... wiesz kto. Ogólnie nie, to ten Fend ma mniejszy header niż John Deere. Nie wiem, czy ktoś zauważył z was. Większy zbiornik. No zbiornik, ale header ma mniejszy Fend niż John Deere. Bardziej, jest bardziej prestiżowy, bo w końcu Fend, nie? Wiadomka, ale John Deere i tak lepszy. Nie wiem. Jak dla mnie to John Deere lepszy, bo Fend bardziej przepakowany chyba jest elektryką niż John Deere. No, jak wszystko weź. Ale John Deere chyba nie ma. Proxima. Tak. O, Proxima, to jest to. Jestka. O. To teraz to, żeś powiedział dobrze. Najlepiej sprzyjąć. No teraz nie podchodź. Nie podchodź. Nie tykaj. O Boże. No, ogólnie ludzie, to ile my tu mamy minut? Jakoś pewnie koło 15. Ostatnio jak tu byłem, to tu sprawdzałem. Dobra, czekaj, teraz... Czy kocisz tamtym? 16 minutełek. Dobra, i teraz ogień na tłoki. Przy nawrotce patrz to, co on robi, kurwa. Łokaj, się zadławił czymś. Cię tak, tak. Dobra. Ludzie, będziemy pomału kończyć, bo już 16 minut, nie ma co za długich tych odcinków robić. Nie chciałbyś pokosić Fendem. Przecież koszę Fendem. Dobra, kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Łapeczkę w górę możecie zostawić. W komentarzu, kto dotrwał na końca, możecie napisać. Patryk sypie na Zatorek Jelonek. O, hashtag Zatorek Jelonek w komentarzu możecie napisać, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. No, cześć. Cześć.